Michał Pasternak dla portalu Fight Sport. Witaj Michał, mamy okazję gościć Cię przed swoją kamerą. Już po, powiedzmy, zawojowaniu polskiego rynku, a przed zawojowaniem rynku azjatyckiego. Gdybyś nam mógł powiedzieć, kiedy w najbliższym czasie wystąpisz, jak wyglądają Twoje przygotowania i powiedzmy, jaki jest Twój plan na tą końcówkę roku i 2015 rok? A to może zacznę od pierwszego pytania, mianowicie kiedy wystąpię. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku. Plan mam taki, żeby cały czas być w gazie, być przygotowanym. Wydaje mi się, że jednak będzie ta walka w tym roku i cały czas mam taką nadzieję. Co do moich przygotowań, one troszeczkę się zmieniły. Zacząłem teraz pracować w Busku, w zdroju, z trenerem personalnym. Mam swojego fizjoterapeutę, czyli można powiedzieć, że troszeczkę poszedłem innym torem i można powiedzieć, że lepiej jestem jeszcze przygotowany niż do tej pory. Zmotywowany oczywiście, bo tu chodzi o bardziej prestiżową organizację, jedna z lepszych, więc muszę naprawdę być przygotowany w 120%. Obawiasz się tego debiutu na azjatyckim rynku, bo jednak przecierasz te szlaki w UFC. Żaden z Polaków jeszcze tam nie walczył. Dość ciekawa organizacja, specyficzne zasady łączone w pewien sposób. Nie przeraża Cię to, czy raczej uważasz, że zawodnik, jeśli jest w miarę dobrze przygotowany, to w zasadzie nic nie stanowi dla niego przeszkody, ani przepisy, ani żadne tego typu regulaminowe kruczki? Nie, no na pewno nie jestem przerażony. Nie wiem, jak zareaguje na galę w innym klimacie, inna publika i tak dalej. Nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. Wydaje mi się, że psychicznie jestem już na tyle odporny, że wszystko będzie dobrze i po prostu zawalczę tam, jak walczyłem tutaj, i dam z siebie wszystko, przede wszystkim. Ta waga półciężka w Polsce jednak, powiedzmy, po odejściu Janka Błachowicza doznała sporego osłabienia. On był takim niekwestionowanym liderem. Jak myślisz, kto w tej chwili, oprócz Ciebie oczywiście, bo Ty odchodzisz na ten azjatycki rynek, ale kto oprócz Ciebie będzie taką postacią, która w Polsce będzie te 93 kg utrzymywała na wysokim poziomie? Wydaje mi się, że wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś są tam w pierwszej dziesiątce, nie tylko w rankingach, ale gdzieś tam są typowani, że są jednak w pierwszej dziesiątce w Polsce, jeśli chodzi o zawodników przez różne portale, to wydaje mi się, że wszyscy trzymają taki poziom, że jeśli byśmy ich mieszali, były walki, to każdy jest w stanie z każdym wygrać. Dzisiaj byliśmy na gali PL MMA 41 tutaj w Legionowie. Podobała Ci się ta gala? Bardzo. Świetna gala jak dla mnie. Można powiedzieć, że nie mam tak często okazji, żeby przyjeżdżać i oglądać galę, nie walcząc na niej. A dzisiaj, jak byłem kibicem, naprawdę zrobiło to na mnie spore wrażenie. Michał, no cóż, będziemy obserwować Twoją karierę. Obserwujcie karierę Michała Pasternaka. Obserwujcie cały czas. Dzisiaj bardzo dobra gala w Legionowie. Michał obserwował, jest pod wrażeniem polskiego rynku nadal. Jest jedną z wiodących postaci polskiego rynku i trzymamy za niego kciuki. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym podziękować Waszemu portalowi i sponsorowi Mad Menowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był Michał Pasternak. Dziękuję jeszcze raz. Śledźcie.